No i teraz to wygląda naprawdę rewelacyjnie. Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj zabieram Was na spacer, ale nie spacer jest tutaj istotny. Dzisiaj opowiem Wam, jak było podczas ostatniego weekendu i co ćwiczyliśmy. Właściwie jedna rzecz jest tutaj bardzo istotna, a mianowicie ćwiczenia Spotlight. Dlaczego to jest tak istotne? Bo można Spotlight wykorzystać na trzy sposoby. I teraz w zależności nawet od tego, na jakim jesteś etapie zaawansowania, czy jesteś na etapie początkującym, czy czujesz się trochę pewnie i latasz już lepiej, masz lepszą wyobraźnię przestrzenną i większe czucie, lepsze czucie przestrzeni, tak możesz regulować sobie też trybem Spotlight. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten odcinek, on powinien być krótki, ale bardzo przydatny dla wielu osób, więc nie ma co przeciągać. Zaczynamy, let's go! Jest to trudne ujęcie, dlatego że auto czy inny obiekt jest w ruchu i filmujemy obiekt w ruchu. Spotlight nam pozwoli na to, żeby ten punkt był, ten nasz obiekt w centrum kadru. A tutaj to, co robiliśmy, zwróćcie uwagę, to zwykle poruszaliśmy się troszeczkę w bok. Zawsze w bok z różną kombinacją drążków, bo możesz w bok z odejściem do tyłu, ze wzniosem też, prawda? Wtedy kamera sama się nam obniży, bo ona ma, ona jest ładnie zawieszona na obiekcie. I teraz dobór prędkości też jest ważny. Jeżeli widzicie, że auto nam ucieka lub inny obiekt, bo jest za szybki, na przykład pociąg, no pociąg będzie ciężko złapać w spotlightie, może ze stacji jakby ruszał. Ale zawsze możemy się trochę podnieść, bo będziemy mieli długo wtedy obiekt w kadrze i cała perspektywa, horyzont nam się otworzy. No i teraz dla osób początkujących, które mają obawy, jeżeli chodzi o latanie, przemieszczanie się, szczególnie w takich miejscach, gdzie jest bardzo dużo przeszkód, na przykład drzewa, budynki, czy linie energetyczne albo słupy, no to tam faktycznie, jeżeli mamy obiekt do nagrania i chcemy to zrobić skutecznie, możemy zastosować Spotlight tylko w formie stacjonarnej, tak? Czyli wylatujesz sobie dronem na daną wysokość, załóżmy 10 metrów czy 15 metrów i masz daną akcję do sfilmowania. Powiedzmy, że jest to, nie wiem, ślub, tak? Para młoda wchodzi lub wychodzi z kościoła, więc zaznaczasz sobie albo osoby, albo samochód, w zależności od tego, jaką akcję kręcimy, i dron sam podąża za obiektem, który został zaznaczony, ale tylko kamerą. Co to znaczy? Że dron nie przemieszcza się z miejsca na miejsce, tylko obraca się i też odpowiedni kąt gimbala przyjmuje w taki sposób, żeby obiekt był w środku kadru. I to jest bardzo fajny motyw, szczególnie tak jak mówię, dla osób albo początkujących, które nie chcą rozwalić swojego drona w gęstej zabudowie, albo nawet dla zaawansowanych, narzędzie, które zastosujemy w takich przypadkach, gdzie jest bardzo, bardzo ciasno, a chcemy pokazać, jak obiekt przemieszcza się nam po kadrze. Jest to świetna funkcja, warto ją wykorzystywać często, ona wzbogaci Wasze ujęcia, nie trzeba dużo zachodu, tak jakbyś ustawił sobie statyw jeszcze z gimbalem, który ma funkcję podążania za obiektem. Tak jak teraz, dawaj mocniej, 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 śmiało, żebyś go wyprzedził. I co ciekawe, jak pokazywałem Spotlight chłopakom, to oni mówili, że właściwie nie używają tego trybu w ogóle, a to jest jeden z moich ulubionych już dość dawno, bo właściwie jak ukazał się R2, tak, R2, to używałem go nawet do filmowania samochodu zimą. Pamiętam, że całą sekwencję zrobiliśmy bardzo ładną, w ten sposób używając właśnie trybu Spotlight. I to, co jest też świetne, że w tych nowych dronach, które mają mocniejszy procesor, można spokojnie używać Spotlight w 4K w 50 klatkach na sekundę, dzięki temu możesz sobie zwolnić, masz pełną elastyczność w zależności od tego, co chcesz zrobić, ale speed ramp też bardzo ładnie wychodzi z tego pełnego zwolnienia aż do przyspieszenia. No i teraz bardziej zaawansowana forma zastosowania Spotlight to jest zaznaczenie obiektu plus prawy drążek, tylko i wyłącznie. Objeżdżasz albo w prawo, albo w lewo, czyli prawy drążek chodzi Ci albo w prawo, albo w lewo tylko. Nie zmieniasz wysokości i pokazujesz swój obiekt, objeżdżając go
Bardzo ładnie dookoła. Super sprawa, cały czas jest w centrum kadru. Wiadomo, że możesz troszeczkę odejść też do tyłu prawym drążkiem, czyli można po spirali polatać. Oddalasz się i lecisz w prawo, albo przybliżasz, lecisz w lewo i vice versa. Zaczynamy nisko, trzeba znaleźć takie miejsce, gdzie nie ma za dużo drzew. W tym trybie akurat najlepiej, jak są krzaczki albo jest całkiem gołe pole czy łąka, i dzięki temu naprawdę można uzyskać rewelacyjne efekty, bo mamy odjazd z okrążeniem obiektu. W zależności od tego, jak to stosujemy, my tam używaliśmy na tych warsztatach samochodu i to był samochód Grześka, pozdrawiam Was. On był zafascynowany i już miał w głowie tą wizję, jak może wykorzystać tryb Spotlight. Więc pierwszy etap jest taki, że używamy tylko prawego drążka, żeby się wdrożyć. Możesz to zastosować na początek na osobie, która idzie, albo na rowerzyście, najlepiej na kimś, tak? Bo samemu jest to ciężko zrobić. Nawet możesz zastosować obiekt stacjonarny, na przykład jakiś krzaczek czy drzewko, ale lepiej byłoby, gdyby to była osoba lub obiekt poruszający się. Więc używamy bocznego prawego drążka, zwykle w prawo, tak najłatwiej się ustawić, i po przekątnej, jak chcemy się oddalić lub na dół, lub po przekątnej do góry, czyli w prawo do góry, jeżeli chcemy się zbliżyć do obiektu, prawda? No i przechodzimy tak, a lewy drążek nam tylko się w tym momencie, kiedy chcemy, jak widzimy, że już tracimy, to lewy drążek do góry. Nie jest to intuicyjne super, ale jak sobie to przećwiczymy, raz, drugi, trzeci, to już będziesz tym władał i będziemy to czuli idealnie. Na początku jest to trochę zaskakujące, jak on się zachowuje. To, co jest ciekawe, my akurat stosowaliśmy Era trójeczka, który ma zoom trzykrotny, czyli ekwiwalent 70 mm. I ja pamiętam, jak ciężko się kadrowało Inspire'em z kamerą ekwiwalent 50. No to praktycznie w pojedynkę przy filmowaniu to była katorga. Nie sposób było tego zrobić dobrze. Natomiast tutaj w przypadku Era trójeczki nawet ten obiektyw, ten medium telefoto, tak, czyli ekwiwalent 70, wspaniale się spisuje i trzyma. Bardzo ładnie trzyma nam obiekt w centrum kadru i te ujęcia mogą pójść naprawdę rewelacyjnie. Tylko trzeba odpowiednie zastosować wytyczne i podejść do tego z głową i sobie też dobrze zaplanować. I teraz, filmując obiekty w ruchu, jeszcze taka uwaga dodatkowa. Warto zaopatrzyć się w filtr ND albo ND.pl. Ja używam zwykle albo 16, albo 32 lub 8, to zależy, jakie jest oświetlenie, ale w takie normalne dni przynajmniej ND16. Jak mamy jasny obiektyw, można rozważać ND32, czyli przysłona tam jest dużo jaśniejsza, na przykład w miniaczu czwórce albo właśnie w erze na tym głównym obiektywie 24 mm, wtedy mocniejszy filtr, ale zwykle staram się używać przynajmniej ND16, żeby shutter speed, tak, czyli migawkę, utrzymać na poziomie 1/100 sekundy. Zupełnie inaczej to wygląda, dużo lepsze ujęcia, i jak sobie zastosujesz stop klatkę, tak, zatrzymasz na chwilę te ujęcia, to widzisz, że twój obiekt jest ostry, jeżeli to dobrze zrobisz, a tło i pierwszy plan rozmywają się, i na tym to polega. Tak jak zdjęcia paningowe, tak jesteś w stanie to zrobić też przy ujęciach filmowych. No i słuchajcie, trzecia technika. Wydaje się, że już wszystko powiedzieliśmy, a Spotlight można wykorzystać jeszcze w kolejny sposób, a mianowicie używając dwóch drążków. Wydaje się, no a co tam kurczę, czy jeden, czy dwa, czy w ogóle nie używać drążków. Żadna różnica, a jednak jest mega, dlatego że jeżeli używasz zarówno prawego, który służy ci do zmiany kierunków na płaszczyźnie poziomej, tak stosując jeszcze lewy, możesz w tym momencie zwiększać lub zmniejszać wysokość. I Spotlight w takim wydaniu to jest w ogóle już magia miecza, bo wygląda na bardzo zaawansowaną operatorkę. Sprawia wrażenie, jakbyś manualnie bardzo dobrze latał, a jednocześnie robisz to w półautomacie, właśnie wykorzystując Spotlight. Czyli zaczynamy prawym drążkiem w prawo na przykład. Jesteśmy obok auta na niewielkiej wysokości i spokojnie prawy drążek w prawo, później po przekątnej na dół.
czyli w prawo i na dół prawy drążek, a następnie przechodzimy do zmiany wysokości i odjeżdżamy. I dzięki temu jesteś w stanie pokazać nie tylko obiekt, ale też całą scenerię, czyli taki establishing shot. Możesz zakończyć też ujęcie od ogółu do szczegółu, czy od szczegółu do ogółu, właśnie oddalając się od swojego obiektu i robiąc fantastyczny najazd albo fantastyczny odjazd od obiektu, cały czas utrzymując go w kadrze przy pełnej dynamice, a trzeba pamiętać, że przecież auto albo inny obiekt się poruszają i mogą się ruszać stosunkowo szybko. No i chyba najlepiej, jak jeszcze tak się zastanowię nad tym praktycznie, spotlight zastosować siedząc obok kierowcy. Masz najlepsze czucie auta, najlepszą komunikację. Żaden telefon ze słuchawkami, tylko siedzisz obok kierowcy, jeżeli da się oczywiście to zrobić. Chyba że są ujęcia, gdzie trzeba być na zewnątrz. Wtedy na telefonie jesteśmy albo na radio. Ale w każdym razie trzeba mieć bardzo dobrą komunikację i zrobić kilka prób. I te ujęcia naprawdę powinny wejść Wam rewelacyjnie. Trzeba też sobie oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, znaleźć odpowiedni spot, bo nie wszędzie. Jak masz dużo drzew i druty, no to może być z tym różnie, prawda? A jeżeli masz fajną dróżkę, gdzie nie ma linii nadpowietrznych, można rewelacyjnie wykorzystać tryb spotlight. No i słuchajcie, tak to wygląda. To była trzecia edycja warsztatów. Myślę, że popracowaliśmy naprawdę bardzo solidnie. Chłopaki pojechali do domu zadowoleni, zainspirowani, zmotywowani, bo przyjeżdżali w różnych nastrojach, też sceptycznych. Też nie wierzyli, że ten warsztat może ten plener coś im dać, a tutaj poszło jednak super. No i teraz słuchajcie, wiadomo, że nie wszyscy są w stanie przyjechać na warsztaty face to face plenerowe, bo nie dość, że odległość, to też nie każdy może sobie na to pozwolić, ja sobie zdaję sprawę. Dlatego dla wszystkich osób, które chcą się poprawić, przygotowałem bardzo fajny warsztat, tani, szybki warsztat dotyczący technik latania podczas filmowania. Musicie koniecznie sobie z niego skorzystać, bo nie będzie lepszej okazji ku temu. Na pewno nie będzie tańszej czy okazji, gdzie krok po kroku pokazuję Wam, jak dane techniki zastosować, jak osiągnąć optymalne efekty. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Widzimy się na bieżąco. Wszystkiego dobrego życzę i trzymam kciuki za świetny sezon. Do zobaczenia. Cześć!